To jest dobry podcast o biznesie z ASECO Business Solutions, czyli przestrzeń na rozmowy o dobrym biznesie, wyzwaniach, z którymi mierzą się przedsiębiorcy oraz technologii, która pomaga tym wszystkim zarządzać. Głos oczywiście oddajemy ekspertom, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy na odcinek czwarty: Cyfryzacja cyfrowego, czyli e-commerce bez papieru. Dzień dobry, cześć. Dziś wita się z Wami Barbara Tatar, Product Manager rozwiązań e-commerce i Aleksandra Zaseko. Przed nami tym razem karkałomne, przynajmniej z pozoru zadanie, bo będziemy rozmawiać o cyfryzacji w i tak już cyfrowym obszarze, jakim jest sprzedaż online. I tak sobie myślę, że powiedzieć, że e-commerce święci teraz triumfy, to nic nie powiedzieć, bo z roku na rok coraz więcej ludzi kupuje online, ale także otwiera czy przenosi swoje biznesy do sieci. I w tym miejscu chciałabym zacząć od tego, że przecież e-commerce to sama w sobie cyfrowa sprzedaż, już przeniesiona do internetu. I czy możesz, Basiu, nam pokrótce przybliżyć takie różnice i przewagi między tą sprzedażą tradycyjną i cyfrową? Tak, dla porządku, bo niby wszyscy wiemy co i jak, ale przypuszczam, że jest też coś, co może nas zaskoczyć. Oczywiście. Sprzedaż tradycyjna tak zwana, czyli sprzedaż stacjonarna inaczej się nazywa bądź też sprzedaż offline, jeżeli porównujemy tutaj offline i online. Więc tutaj ta sprzedaż ma różne nazwy. Ja będę się posługiwać zawsze każdą każdorazowo jedną z nich. Załóżmy, że będzie to sprzedaż tradycyjna. Więc sprzedaż tradycyjna ta w sklepach fizycznych, w których klient obcuje bezpośrednio właśnie z towarem, znacznie się różni od tego co Moglibyśmy powiedzieć o sprzedaży online. I to w różnych zakresach. Chociażby ze względu na różne podziały, jakie są dokonywane w tej sprzedaży tradycyjnej. I oczywiście taki standardowy podział, który występuje też w online, czyli na handel detaliczny, handel hurtowy, czy też już branżowo ujmując, wyróżniamy tutaj dosyć mocną grupę, czyli FMCG oraz inne towary branżowe. Taki sam podział możemy znaleźć w online. Natomiast Jakie są tutaj różnice, jeżeli chodzi o takie aspekty jak na przykład wygoda? Wygoda można powiedzieć występuje i tu i tu, ale jest zupełnie inaczej rozumiana, ponieważ w handlu tradycyjnym, jeżeli mówimy o wygodzie, to mówimy o sklepach typu convenience, czyli sklepach, które są mniejsze, mniejszych formatach, które są długo otwarte, powiedzmy od 6 do 23, bądź też całodobowo, czyli taka sprzedaż na przykład na stacjach benzynowych. Są to centra handlowe, czyli format w których mamy dostępne różne rodzaje sklepów, różne rodzaje asortymentu, i praktycznie wchodzimy do jednego budynku i możemy się odkupić, jak to się mówi, od stóp do głów, wszystko. E oraz kaszenkery, czyli takie e hale, można powiedzieć, już taką hurtową. Często sprzedaż, gdzie na przykład właściciel takiego lokalnego sklepu może uzupełnić bardzo szybko zapasy, na przykład kupić o trzeciej w nocy, tak nad ranem kupić świeże produkty do swojego sklepu, przywieźć i sprzedawać je o 6 rano i zawsze mieć uzupełniony towar i świeży towar. To też jest ważne, więc ta wygoda można powiedzieć zupełnie inaczej wygląda niż w świecie online gdzie wygodą jest to, że na przykład mamy 24 godziny na dobę dostęp do tego asortymentu i możemy sobie poczytać składy produktów w sposób wygodny, nie wiem, powiększając czcionkę, tak, i wielkość tego obrazu, gdzie zazwyczaj tak fizycznie w sklepie mamy problem z tymi małymi literkami na opakowaniach. Więc tu można powiedzieć o wygodzie. Oczywiście dzielimy to ze względu na rodzaj asortymentu, sprzedaż tradycyjną, gdzie w świecie online nie trzeba tego robić. Natomiast w świecie tradycyjnym takiej sprzedaży Mamy butiki małe, mamy hipermarkety, mamy hurtownie, są centra logistyczne. Więc centra dystrybutorskie, więc tutaj już widzimy, że chociażby ze względu na ten asortyment i e, też model sprzedaży, ja, z jakim mamy do czynienia, możemy podzielić te sklepy, nazwijmy to tak, e, te miejsca sprzedaży na kilka różnych formatów. Natomiast w świecie online tak naprawdę w jednym sklepie możemy sprzedawać bardzo różne e, towary e, i nie występuje taki podział na przykład na butik czy hipermarket. Coś takiego nie jest w ogóle potrzebne. Dopiero później, kiedy dochodzimy do tego etapu dystrybucji, już później dostawy, no to wiadomo, że można tutaj na przykład dzielić zamówienia, i ich dostawa jest realizowana z różnych centrów, z różnych miejsc, funkcjonującym właśnie w sposób troszeczkę taki właśnie tradycyjny. Jeżeli chodzi na przykład o cenę, no to też możemy w sprzedaży tradycyjnej podzielić również te miejsca sprzedażowe, na przykład na dyskonty, na outlety, na second-handy, wariety store, gdzie to są takie sklepy typu wszystko po 4 złote na przykład, tak? Więc cena też tutaj gra rolę i mamy te sklepy podzielone. Online raczej się tego nie stosuje. Czasami klienci, w zależności od tego, jaki asortyment potrzebują, szukają po prostu sklepów tańszych albo takich, które często mają akcje promocyjne albo prowadzą jakieś programy lojalnościowe i te są częściej wybierane. Czyli raczej szukamy rzeczywiście po konkretnym towarze i po cenie, a nie wybieramy konkretnego sklepu, bo wiemy, że na przykład, nie wiem, w Dyskoncie jest dużo taniej, na przykład niż w hipermarkecie. I to już nam coś mówi tak? o danym sklepie w sprzedaży tradycyjnej, w sprzedaży internetowej. Troszeczkę inne czynniki bierzemy pod uwagę, jeżeli chcemy szukać czegoś ze względu na przykład na cenę. Oczywiście takich rozróżnień można by podać wiele, natomiast też w sprzedaży takiej tradycyjnej istnieją różne podejścia do sprzedaży i różne rzeczy od tych właśnie online są ważne z perspektywy klienta. I czym tu się różni? Na przykład w handlu tradycyjnym mamy zazwyczaj jakieś duże hale, gdzie klient może fizycznie obcować z produktem, może go dotknąć, może przymierzyć, może przeczytać jaki jest skład na opakowaniu, tak, ale może go sobie z wszystkich stron właśnie pooglądać, czasami spróbować, bo i takie przypadki też się zdarzają, tak, że ktoś tu zje połowę, a potem dopiero zapłaci. W świecie online takich możliwości nie ma. W świecie tym tradycyjnej, tej tradycyjnej sprzedaży też bardzo ważną rolę stanowi merchandising. Który w świecie online zastępowany jest raczej właśnie marketingiem, personalizacjami, różnymi pop-upami, gazetkami i taką ukierunkowaną, ukierunkowanym polecaniem produktów. Natomiast w sklepie tradycyjnym ważne jest umiejscowienie towaru na półce na której to będzie półce na jakiej wysokości w którym miejscu jak będą towary zgrupowane czy to będzie półka z towarami premium czy to będzie półka z towarami należącymi do jakiejś. Jakiejś w ogóle jednej kategorii, na przykład całe półki, tylko i wyłącznie z przyprawami, czy to będą premium i będą łączone na przykład czekoladki z kawami itd. Więc tutaj tych, są zupełnie inne zasady w ogóle ekspozycji asortymentu niż jest to w świecie online. W świecie tradycyjnym też klient ma bezpośredni kontakt z obsługą, z innymi klientami, więc te interakcje są również kupującymi. One są szybkie, są bezpośrednie. Są też udogodnienia, które już wkraczają trochę w ten świat cyfrowy, czyli na przykład kasy samoobsługowe, ostatnio bardzo popularne, czy też automaty sprzedażowe wręcz, czyli już bez obsługi w ogóle człowieka. Tutaj jest to element tej cyfryzacji, tak, która wchodzi do sklepów tradycyjnych, gdzie już człowiek też jest zastępowany w pewien sposób tymi narzędziami digitalowymi. Natomiast jeżeli chodzi o świat online, to mamy troszeczkę inne podejście. Oczywiście mamy kontakt z obsługą możemy mieć przez czaty, chatboty, które ułatwiają nam podjęcie decyzji e, przez opinie innych klientów. Tak nie mamy bezpośredniej interakcji, ale zastępujemy to również tymi e, opiniami. Natomiast mamy dostęp 24 godziny na dobę do produktu, gdzie w sklepie tradycyjnym takich możliwości nie ma, bo jest on otwarty od do, tak w określonych godzinach. E, możemy e, pooglądać te produkty na spokojnie. Wtedy, kiedy mamy czas, możemy poczytać o tych produktach. Możemy sobie sprawdzić, w którym sklepie te produkty występują, czy w którymś z tych sklepów jest akurat teraz promocja, żeby już później, jak pojedziemy, nawet fizycznie zrobić te zakupy, to żebyśmy wiedzieli, że dokonaliśmy już wcześniej, tak naprawdę, konkretnie wyboru, gdzie my ten produkt kupimy, ale wiemy, że ta decyzja przyszła nam łatwiej, bo. Łatwiej i szybciej jest sprawdzić w internecie oferty i promocje w różnych sklepach, nawet jeżeli one funkcjonują stacjonarnie, niż na przykład po mieście w godzinach szczytu i korków jeździć od sklepu A do B i zjechać tak na przykład 20 czy 30 km albo więcej po to, żeby sprawdzić sobie ofertę w sklepach, a na końcu się okaże, że powinniśmy wrócić do tego pierwszego, i na przykład mamy do niego jeszcze 15 km z powrotem, więc to się wtedy już nie kalkuluje. Chociażby ze względu na cenę paliwa, tak, i tego dojazdu. E, mamy też takie mechanizmy e, w sklepie online, jeżeli chodzi o promocję, e, dużo szersze, e, moim zdaniem, niż jeżeli chodzi o sprzedaż tradycyjną, z dużo lepszym sposobem dotarcia, ale myślę, że to już taki bardzo szczegółowy temat. Natomiast te światy się łączą też, żeby też nie było tak, że mamy sprzedaż tradycyjną, sprzedaż online i że to są takie zupełnie dwa mm, oddzielone od siebie światy, to trzeba powiedzieć, że te Światy bardzo często się z sobą łączą, chociażby w takich hasłach jak omnichannel, multichannel, one channel. Bardzo często teraz też stosowany, chociaż najbardziej popularny jest omni-channel. Jeżeli spojrzymy w tą przestrzeń taką marketingową i to, o czym się mówi, to mówimy o omni-channelu, czyli właśnie takim podejściu, że klient ma taką samą ofertę, takie same ceny, taki sam spójny wizerunek marki jest w każdym kanale prezentowany, czyli również online, jak i offline. Natomiast dla mnie ciekawym jest one-channel. Myślę, że to zasługuje też na szczególną uwagę. Wtedy, kiedy na przykład w sklepach handlu tradycyjnego mamy pełną cyfryzację, pełną samoobsługę klienta, są już takie sklepy w galeriach, to akurat z branży modowej, gdzie wchodzimy do sklepu takiego fizycznego w sprzedaży, ze sprzedażą tradycyjną, natomiast w sklepie tym nie ma półek i nie ma asortymentu. W sklepie tym są telewizory, monitory, gdzie są prezentowane produkty, są właśnie różne reklamy. Są tablety, na których można przeszukać asortyment właśnie w takim sklepie internetowym chociaż siedzimy na kanapie w sklepie tradycyjnym. Można sobie te produkty zamówić do przymierzalni, przejść do przymierzalni, bo one nam przyjeżdżają z magazynu. Tak, Przejść do przymierzalni, przymierzyć. Jeżeli nam się coś nie podoba, oddać z powrotem, zostawić w przymierzalni i to trafi z powrotem do magazynu. Natomiast to, co nam się spodobało, zeskanować, zapłacić, wyjść przez bramki i właściwie w takiej pełnej samoobsłudze, w połączeniu tej sprzedaży tradycyjnej. Z internetową mamy tutaj pełną taką symbiozę, powiedziałabym, pełną harmonię tego. Innym modelem, tak od drugiej strony, bo tu weszliśmy w sprzedaż taką tradycyjną, i tam był dostępny świat cyfrowy, ale działa to też w drugą stronę, jeżeli wziąć pod uwagę takie hasło, chociażby jak virtual shopping czyli sprzedaż inicjowaną w sklepie online. Czyli w tej, już przez internet, tak, w tej rzeczywistości cyfrowej, w której potrzebujemy wsparcia i pomocy człowieka, i łączymy się wirtualnie z asystentem, z żywym człowiekiem, który Pomaga nam, podpowiada, co powinniśmy wybrać i co będzie dla nas najlepsze, czy jakieś ubranie, czy kosmetyki, a może, bo są takie możliwości, że może dodać je do koszyka, za klienta wybrać, a klient jedynie będzie, będą jakby współdzielić ten koszyk, a klient będzie tylko finalizował ten koszyk, czyli po prostu opłacał to zamówienie. Także w drugą stronę, połączenie tych dwóch światów też. Funkcjonuje. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi też o łączenie tych wszystkich tego, co najlepsze, zarówno w jednym modelu, jak i w drugim. Mhm. Myślę, że też takim elementem, który łączy te sprzedaże, już tak trochę nawiązując do naszego tematu, jest jeszcze papier. Zakładam, że w tym e-commerce tego papieru jest mniej, ale skoro gdzieś tam się znajduje, to, to gdzie go możemy go szukać? No, oprócz tych opakowań, które są tematem ciekawym, bo też jest no, cała filozofia tworzenia opakowań, żeby były skuteczne też sprzedażowo. Ale poza tymi opakowaniami, gdzie, gdzie szukać papierów i komersie? E jest go bardzo dużo i to nie tylko w opakowaniach, bo opakowania dla mnie to jest taki finalny już element tego całego procesu, o którym tutaj opowiadamy. Natomiast ten papier jest od samego początku, bo żeby sprzedać i żeby coś sprzedanego zapakować, to najpierw trzeba to zapromować, tak? Czyli najpierw trzeba powiadomić klienta o tym, że mamy taki asortyment, że takie coś sprzedajemy, że mamy na przykład jakieś promocje. I tutaj wchodzą w grę na przykład ulotki dla klientów końcowych, gazetki reklamowe, które znamy dobrze z dyskontów, które są dostarczane nam na przykład do skrzynek pocztowych bądź też leżą na stendach przy wejściu do takiego dyskontu. Są też różne foldery produktowe na przykład dla właścicieli sklepów, żeby z tych folderów na podstawie właśnie tych folderów mogli zamawiać, ponieważ w tych folderach są też takie numery, tak identyfikacyjne numery katalogowe bądź też EANy produktów na podstawie których mogą składać zamówienie czy u przedstawiciela, czy też właśnie na jakiejś infolinii w kontakcie z bokiem. Są często są drukowane zamówienia. Bądź też spisywane gdzieś te zamówienia na kartce, tak gdzieś w zeszycie właściciel sobie obchodzi magazyn, spisuje, co mu jest potrzebne i potem dzwoni, żeby zamówić te towary. Kolejna rzecz to drukowanie faktur czy paragonów. Już jeżeli dokonaliśmy takiej sprzedaży, oraz wszelkiego rodzaju opakowania, czy to opakowania w postaci powiedzmy jakiejś torby, w którą pakujemy swoje zakupy w sklepie tradycyjnym, czy to opakowania, jeżeli chodzi o karkę. Tony w sprzedaży wysyłkowej, jeżeli kupujemy przez internet. Także e, tych elementów pojawia się, takich papierowych, powiedziałabym, tak? Pojawia się bardzo dużo i w różnych procesach, czyli w procesach informacyjnych, w procesach marketingowych, w procesie stricte sprzedażowym, w procesach obiegu dokumentów finansowych, już po procesie sprzedażowym, e, aż skończywszy właśnie na tych opakowaniach, tych eko- czy też nieeko-opakowaniach, o których wspomniałaś. Mhm. Mi się jeszcze kojarzy taka sytuacja, gdzie y, zamawiam coś y, przez internet. Zdarzyło mi się y, dokonać reklamacji czy też zwrotu, myślę, że dwa, maksymalnie trzy razy. Natomiast zawsze te formularze przychodzą, i potem jest takie, no nie wiadomo, co z tym zrobić. No, trzeba go. No nie użyję go, bo jest już zadrukowany, więc y, no, on ląduje w makulaturze i to też jest gdzieś tam, no y, po prostu. No, szkoda tego papieru, nie? Tak, i to też się powoli zmienia, ale to fakt, że był taki czas, gdzie oprócz, nie wiem, tony folii bąbelkowej, tak, streczowej e, i jeszcze jakichś innych wypełniaczy z powietrzem e, dokładali nam do tego jakąś ulotkę, oczywiście lakierowaną, tak, z dwóch stron papier, ale jeszcze polakierowany pięknie, do tego jeszcze formularze zwrotu, jeszcze jakiś katalog z produktami, pomimo, że i tak byliśmy w ich sklepie internetowym przy Oglądaliśmy katalog produktów, więc jest tu zdublowanie tego podejścia i fakt, że jeszcze faktura, tak bądź paragon, gdzie można użyć e-faktury albo e-paragonu, więc było tego wcześniej dużo więcej, natomiast to się już coraz częściej zmienia i to myślę, że to jest dobry trend akurat, że to się zmienia. Tak, myślę, myślę tak, yy, również tak myślę. Yy, zastanawiam się, jak ten papier, tu już trochę powiedziałaś o e-paragonach i e-fakturach, yy, jak jeszcze ten papier można go, yy, jak można go jeszcze eliminować i czy, czym go zastąpić jeszcze? Dużo łatwiej go na pewno zastąpić w sprzedaży internetowej, natomiast myślę, że w sprzedaży tradycyjnej też można i też już starają się coraz bardziej np. sieci sklepów iść w tym kierunku. Natomiast jak można to zastąpić? W świecie sprzedaży tej internetowej, tak, czyli w sprzedaży online, na pewno dużo mniej tego papieru jest potrzebne, chociażby z tego względu, że jeżeli o czymś chcemy poinformować, to robimy to w tej przestrzeni sklepu. To znaczy, zawsze klienci są zachęcani, szczególnie ci B2C, bo B2B platformy zazwyczaj są zamknięte i tam klient zawsze musi się zalogować, żeby na swoim koncie jakby sprawdzać. Wszystkie procesy, tak, i wszystkie te dokumenty swoje, które dostał. Natomiast jest to taka przestrzeń, w którym, jak to się mówi, jest wszystko w jednym miejscu. Czyli tak naprawdę możemy informować klienta o zmianach jakichś. Możemy publikować jakieś informacje typu inspiracje, czy też aktualizacje, takie treści blogowe. A też są tam dostępne, więc nie trzeba tutaj drukować kolejnych materiałów, rozsyłać, można to po prostu napisać i opublikować, do czego nie potrzeba papieru. Tak samo wszystkie e, treści reklamowe, marketingowe. Mamy szeroki zakres tego, co można użyć, czyli możemy użyć pop-upów, możemy zrobić jakieś banery, na których będziemy informować, linkować do określonej e, oferty. E, mamy na przykład w naszym rozwiązaniu e, coś takiego jak gazetka interaktywna gdzie ta sama gazetka, która jest drukowana tutaj istnieje w postaci interaktywnej. Ta początkowa praca, czyli ta obróbka graficzna, przygotowanie graficzne gazetki musi wystąpić zarówno w jednym, jak i w drugim procesie. Różnica jest tylko w tym, jak to wykorzystamy, tak? czyli jak taki projekt graficzny wykorzystamy. Jeżeli chodzi o handel tradycyjny, musimy tę gazetkę wydrukować, tak? czyli już wchodzi nam tutaj papier, który musimy zużyć. Natomiast w sprzedaży internetowej publikujemy właśnie taką gazetkę z konkretną ofertą. Nasza gazetka jest interaktywna, to znaczy, że bezpośrednio z niej można dodać produkty do koszyka, można zamówić. Nie trzeba potem chodzić jeszcze po tym sklepie, jak to się mówi, tak internetowym i szukać dodatkowo tego produktu. Można go od razu bezpośrednio z tej gazetki zamówić. Więc ta podróż klienta jest przyjemna, jest szybka. Dodatkowo nie musimy korzystać z papieru też takie rozwiązania jak chociażby właśnie e-faktura czy e-paragon, jeżeli są dostępne te dokumenty właśnie w takim portalu, gdzie 24 godziny na dobę możemy wejść, poprzeglądać, opłacić taką fakturę, tak, czy spojrzeć na swoje zakupy, przejrzeć listę tych faktur, paragonów. To na pewno też mocno ogranicza zużycie tego papieru. Poza tym o promocjach, na przykład, można informować poprzez aplikację, można kierować do klienta pusze. Tak? Jest bardzo dużo tych form, i właściwie w każdym procesie, począwszy od takiego informacyjnego, marketingowego, Stricte sprzedażowego, gdzie nie drukujemy dokumentów, potwierdzenia sprzedaży, zamówienia, tak, nie drukujemy dokumentu zamówienia, potem dokumentu, jakim jest faktura, jeszcze dodatkowo, gdzie mnożą nam się te dokumenty. Czasami jeszcze do sprzętu elektronicznego dostajemy jakieś instrukcje, specyfikacje. To wszystko jest wydrukowane w postaci książeczek, tak, jeszcze takich lakierowanych, bo to nie są takie stricte ekomateriał, materiał, tak? ekopapier, tylko to wszystko jest lakierowane. To wszystko można umieścić w takim portalu w postaci plików do pobrania. I opóźnienie musimy się zastanawiać, gdzie my mamy, w jakim pudełku w domu zebrać te wszystkie instrukcje, specyfikacje produktów, tak? Karty gwarancyjne i inne rzeczy, żeby nam nie, nie zginęły. Potem najczęściej i tak tak naprawdę szukając nie wiem, jakiejś funkcji, wytłumaczenia, jak ona działa, nie wiem, do pralki czy czegokolwiek innego, to i tak szukamy online, bo jest to po prostu dużo szybsze niż szukać w zakamarkach jakiejś komody, tak? Gdzie my wrzuciliśmy tę książeczkę. Więc myślę, że tych możliwości, jak zastąpić, ten papier, który najczęściej właśnie w tym handlu tradycyjnym występuje, jest bardzo dużo. Oczywiście pozostaje kwestia tych opakowań, ale myślę, że tutaj też już idziemy w dobrym kierunku, zastępując właśnie te wszystkie folie tekturą i to taką szarą, jak to się mówi, tekturą, z tektury ciętymi takimi wypełniaczami które są świetne, bo można je wykorzystać, nie wiem, w ogródku chociażby, tak, Ta, która się rozkłada i czasami nawet przez samych ogrodników jest zalecana, więc możemy to wykorzystać. Możemy to wykorzystać do wysyłki naszych jakichś przesyłek dalej, no nie mówiąc już o takich akcjach, gdzie czy kurierzy, czy, czy chociażby to, co robi teraz Inpost, to, że można oddać do paczkomatu opakowanie i ono zostanie ze swoich zakupów i ono zostanie powtórnie wykorzystane do pakowania kolejnych paczek, tak? Więc tutaj widzimy, że jakby świat e-commerce dostrzega też to, że całkowicie nie wyeliminował tego papieru. Tutaj akurat może minimalną przewagę ma sprzedaż tradycyjna, bo ludzie już troszeczkę nauczyli się. Jeszcze jakiś czas temu to było fatalne, ale dzisiaj już nauczyli się, że można przyjść z własną siatką tak, bądź też kupić no, jakieś, jakąś reklamówkę, tak, ale wielokrotnego użytku, i że nie musimy ani produkcji jakiejś nadmiernej papieru, tak, na te kartonowe torby, ani nadmiernej produkcji plastiku tutaj uprawiać. Więc to też jest trend, który, który mocno widać na przestrzeni ostatnich lat. Mm -hmm. Skoro jest dużo sposobów na to, żeby ten papier zastąpić, to zastanawiam się, czy można to tak zrobić, może nie tyle za jednym razem, co bez, bez mnożenia narzędzi, kolejnych aplikacji, czy gdzieś w jednym miejscu można te wszystkie obszary, z których pozbędziemy się papieru, jakoś kontrolować jeżeli chodzi o te obszary, o których wspomniałam, to chyba najlepszym właśnie jest taki portal internetowy, sklep internetowy, tu różnych nazw używamy, <laughs> No to związane z tym, czy mówimy o konsumencie, tak, gdzie mamy sklep internetowy, czy też mówimy na przykład o takim kliencie B2B, do, do którego potrzebujemy dużo więcej funkcjonalności, mówimy raczej o portalu, platformie, natomiast chciał, nie chciał, to jest to samo miejsce, tak, czyli jest to jeden punkt dostępowy do informacji, do materiałów marketingowych, do właśnie takich gazetek, do dokumentów finansowych, takich jak chociażby faktura, do chociażby składania reklamacji, gdzie już nie potrzebujemy formularza drukowanego, uzupełnienia go, odsyłania go pocztą, tak, kupowania do tego jeszcze koperty czy też jakiegoś pudełka razem ze zwracanym towarem. Część Sklepów stosuje już też mailowe zgłaszanie to jest najczęstszy sposób. Natomiast dużo sklepów wprowadziło już zgłoszenia zwrotów czy reklamacji właśnie przez sklep internetowy przez konkretną funkcjonalność, która jest w tym celu dedykowana. W związku z tym, tutaj już nie ma żadnego drukowania dokumentów wystarczy tylko wybrać produkt, wybrać dokument sprzedażowy, czy to będzie dokument zamówienia, faktury, opisać sprawę, załączyć zdjęcia i taka reklamacja jest rozpatrywana. Więc myślę, że tutaj ta mnogość wysyłanych chociażby tych formularzy, o których wspominałaś, tak, do zwrotów, do reklamacji może być pominięta, czyli ten, ten papier możemy tutaj Wyeliminować. Lubię pytać o to w rozmowach o cyfryzacji, bo przecież idea paperless tak naprawdę nie dotyczy wyłącznie papieru. My się teraz na tym papierze skupiłyśmy, natomiast wracając do, do samej cyfryzacji. Czy cyfryzacja w e-commerce może jeszcze dać jakieś szersze możliwości, bo e-commerce sam w sobie jest już takim dużym ułatwieniem? Ale czy możemy pójść jeszcze krok dalej i jakoś, jakoś jeszcze te sklepy rozwinąć? Ja bym powiedziała, że musimy pójść krok wstecz na początek, um, czyli powiedzieć też o tym, co się dzieje, jakby w firmie, zanim taki sklep komersowy e powstanie bo mówiliśmy o tym ostatnim etapie, czyli co już możemy w tym sklepie zrobić, jak zastąpić ten papier, który przy okazji tych procesów jest produkowany i rzeczywiście skoncentrowałyśmy się na samym tym papierze. Natomiast e, idea paperless nie jest stricte ekologiczna, to znaczy nie dotyczy wyłącznie kwestii papieru, ja to tak rozumiem, a choć ona stricte tak, powiedzmy potocznie z tym się właśnie kojarzy, tak? Czyli paperless to znaczy mniej papieru, mniej wyciętych drzew, e, akcje ekologiczne, z, z tym nam się to kojarzy. Jest to natomiast takie, powiedziałabym, opakowanie pr wizerunkowe do tego, co się pod tą ideą kryje. I warto sobie zdawać z tego sprawę. Dla mnie idea Paperless to jest przede wszystkim zmiana procesów. To jest cyfryzacja, digitalizacja procesów w firmie, ale nie na takiej zasadzie, że proste zastąpienie jeden do jednego. Tu, gdzie był papier, to teraz nie wiem, wyprodukujmy PDF-a tak? w to miejsce, ale proces został ten sam. Należy pójść o krok dalej i zmienić same procesy i zaplanować je w taki sposób, żeby one w pełni od początku do końca mogły funkcjonować nie według starej metody, tak, tylko już po nowemu funkcjonować jako procesy cyfrowe. Ponieważ wiele z tych elementów, które w tych powiedzmy starym podejściu funkcjonowało, w podejściu takiej cyfryzacji, digitalizacji w firmie różnych procesów można pominąć pewne etapy, można te procesy uprościć, można je skrócić, więc mówimy tutaj o czasie. Natomiast jeżeli chodzi o e-commerce jakby stricte, to ta idea paperless e, też łączy się ściśle z takimi e, kwestiami jak wygoda, jak komfort użytkownika końcowego. A co właściwie no i e-commerce, ale też i w takim świecie można powiedzieć HR-owym, czyli w świecie tego konsumenta, który jest pracownikiem, jest osobą zatrudnioną. Jest bardzo ważne. Ta idea wiąże się też z ilością powierzchni do przechowywania właśnie takich dokumentów, chociażby hR-owych, tak? czyli też potrzeba przystosowania powierzchni, które służą do archiwizowania dokumentów. Te powierzchnie same w sobie są bardzo dużym kosztem dla przedsiębiorstw, więc z tym wiąże się już tu optymalizacja kosztowa. Oczywiście z przechowywaniem dokumentów wiążą się również kwestie bezpieczeństwa. To można będzie to kolejny punkt związany jeszcze z tą ideą Paperless ponieważ tutaj przedsiębiorca szczególnie wynajmujący jakieś powierzchnie musi zadbać o bezpieczeństwo tych dokumentów, o odpowiednie ich zabezpieczenie i brak dostępu osób niepożądanych do tych dokumentów, ponieważ mamy tu do czynienia z danymi osobowymi, z danymi wrażliwymi, a z danymi finansowymi. Ludzi więc nie możemy dać absolutnie tutaj, jak to się mówi potocznie, plamy na tym polu. Natomiast przy przejściu do tej obsługi cyfrowej tak naprawdę jeżeli chodzi o tą optymalizację kosztową to koszty z każdym pracownikiem, z każdymi nie wiem, dodatkowymi badaniami, czy też w e-commerce z kolejnymi zakupami wytwarzanymi do nich dokumentami nie będą nam rosnąć, ponieważ mamy to wszystko w ramach oprogramowania, więc tutaj nie musimy dokupować kolejnej nie wiem szafy na przechowywanie dokumentów bądź też kolejnego nie wiem, pokoju w biurowcu na przykład, tak, w którym umieścimy te szafy i tak dalej. Ponieważ dużo łatwiej zwiększyć te przestrzenie oprogramowania, które już na początku same w sobie mają bardzo dużo takiej przestrzeni na przechowywanie, archiwizację dokumentów. Druga kwestia, że przynajmniej właśnie w modelu sasowym. Udostępniania takiego oprogramowania właśnie jako usługi. Za kwestię bezpieczeństwa odpowiedzialny jest dostawca oprogramowania, a więc też firma, która się dobrze na tym zna, i można w jej ręce powierzyć właśnie tak ważne zadanie. Także podsumowując, jakby troszeczkę to pytanie, idea Paperless. To nie jest stricte idea ekologiczna związana tylko i wyłącznie z papierem i, i z wycinką drzew, tak, z ekologią. Natomiast jest to idea, która pociąga za sobą dużo większe zmiany, zmiany procesowe w firmach, żeby przejść właśnie na cyfryzację, na digitalizację. Procesów produkcyjnych, procesów hr procesów kadrowych, ale też i sprzedaży, właśnie przy użyciu chociażby sklepów internetowych. Mhm. Tak mi się nasunęło teraz takie pytanie: a propos tego, co powiedziałaś o, o procesach, o tym, że trzeba te procesy zmienić. Chciałam Cię zapytać, jak myślisz, czy łatwiej jest teraz, obecnie, wystartować z biznesem e-commerce od podstaw w tej wersji cyfrowej? Czy łatwiej jest już to, co mamy, na bazie tego, co mamy, usprawniać ten e-commerce, który już dotąd się rozwinął w jakiś sposób? To wszystko zależy też od skali firmy, od wielkości firmy, od tego, ile lat firma funkcjonuje i też, jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach, czyli od tego jak te procesy, które do tej pory funkcjonują w tym starym trybie, powiedzmy, jak bardzo są złożone, zaawansowane i jak one wyglądają. Nie ma tutaj jakiejś takiej jednej złotej zasady. Oczywiście, jeżeli mówimy o firmie, która powstała po to, żeby prowadzić handel tylko i wyłącznie handel online jeszcze w modelu dropshippingu, to świetnie, tak? To jest bardzo prosta opcja, e, ponieważ same są oprogramowania do dropshippingu, tak. Sklepy internetowe też wspierają dropshipping. Są hurtownie, które wystawiają swoje kartoteki e, i dodanie takiej kartoteki asortymentowej jest proste. Właściwie zadaniem tego człowieka jest stać się e, twarzą danego sklepu, tak. Często są to influencerzy, bądź e, po prostu dobrze wypromować marketingowo gdzieś w sieci ten sklep, a reszta jest pozna. Za nim, tak, bo reszta dzieje się gdzieś w tych hurtowniach, które dostarczają towar, dostarczają kartoteki, tak? czyli ofertę tworzą, i z drugiej strony realizują dostawy. Więc jeżeli na przykład mówimy o takim skrajnym przypadku, to jest to bardzo proste. I tu właściwie mamy tylko i wyłącznie świat cyfrowy. Natomiast jeżeli mówimy na przykład o drugim skrajnym przypadku, czyli powiedzmy dużej korporacji, na przykład, firmie produkcyjnej, która funkcjonuje na rynku 20-30 lat, ma poukładane procesy, ma zatrudnionych odpowiednią ilość ludzi do tych procesów, tak? Przedstawicieli handlowych, nie wiem, duże call center do zbierania zamówień, na przykład, z, nie wiem, sto parę osób, które po prostu zajmuje się tym, że odbiera telefony od klientów i e, wprowadza zamówienia, na przykład do systemu RP. I teraz zmiana tego, żeby. Zupełnie inny rodzaj pracy wykonywali przedstawiciele handlowi, albo żeby ten bok, który liczy 100, nie wiem, 50 osób, e, zmienił na przykład swoją funkcję, to nie jest takie proste ponieważ tutaj mówimy o wprowadzeniu sklepu internetowego. No, wprowadzamy sklep internetowy i teraz tak, zostaje nam 150 osób na boku, zostaje nam nie wiem, z 300 tak przedstawicieli handlowych, i teraz musimy zmienić ich zakres obowiązków. Być może ci ludzie nie mają kompetencji do nowego zakresu obowiązków, więc trzeba ich przeszkolić i tak dalej, i tak dalej. Tutaj bardzo długo mogłabym opowiadać o tym, jakie są skutki tak naprawdę takich decyzji o cyfryzacji. Zależy oczywiście, co chcemy zmienić, ale zawsze będą jakieś skutki, Zawsze potrzebne jest zaplanowanie tego, przygotowanie się do takich zmian, i takie zmiany, właśnie w tego typu organizacjach, na pewno będą trwały dłużej. Oczywiście jest cała gama opcji pośrodku. Tak? Ja tutaj podałam dwie takie, dwa takie skrajne przypadki. Jest cała gama tych różnych przypadków, tak, sytuacji pomiędzy, gdzie. Powiedzmy, że ten proces będzie trwał dłużej bądź krócej, i wejście w taką cyfryzację będzie prostsze, bądź też mocno utrudnione i trzeba będzie to robić etapami. Także to zależy na pewno od tych wszystkich czynników. Nie jest to takie zero-jedynkowe. Mhm, ale tak się zastanawiam, że no, jakby podchodząc do, do tematu cyfryzacji, no to wybieramy gdzieś tam jakieś oprogramowanie, często i wtedy. Dos, idziemy do dostawcy oprogramowania i zakładam, że gdzieś tam można liczyć na wsparcie i na poprowadzenie jakby zmiany tych procesów, też pod kątem takim biznesowym, jakieś doradztwo. Myślę, że tak, chociaż jak wszędzie jest tutaj gwiazdka. To zależy, jakie nastawienie ma firma IT. W naszej firmie e, oczywiście prowadzimy takie doradztwo i staramy się być e, doradcami klientów, nie tylko sprzedawcami oprogramowania, e, bo zależy nam na długofalowych relacjach z klientem i zależy nam na sukcesie naszych klientów, bo ich sukces jest tak naprawdę naszym sukcesem i my to rozumiemy. Więc staramy się poznać potrzeby klienta, staramy się poznać jego biznes, to jak on wygląda, jak to funkcjonuje. Rozmawiać z ludźmi na różnych stanowiskach, poznać ten biznes z różnych perspektyw, różnych poziomów, nawet stanowisk, tak? różnych osób, które wykonują jakąś pracę, przyjrzeć się czasami właśnie UX-owo tak? od, od tej strony pracy danego człowieka na, na tym stanowisku i tak podglądając trochę za jego ramienia, zobaczyć, jak ta praca wygląda, jakie problemy stwarza. I wtedy, dopiero kiedy mamy taki pełny obraz e, sytuacji, to dopiero wtedy z tego, co mamy dostępne w portfolio, powiedzmy tak, naszych produktów, staramy się e, dobrać klientowi po pierwsze odpowiednie rozwiązanie, po drugie pokazać mu, w jaki sposób ścieżka wdrożenia tego w jego firmie może przebiegać i w ten sposób jakby jesteśmy partnerem naszego klienta we wprowadzaniu tych zmian, a nie jesteśmy tylko firmą, która sprzedaje oprogramowanie. Choć takie modele też się zdarzają, tak? Więc tutaj na pewno no to już rola klienta, tak, żeby umiał ocenić, z którym Partnerem jest mu bardziej po drodze i czego on oczekuje? Czy on umie sam i potrafi te procesy zaplanować, wprowadzić, bądź też ma jakąś agencję doradczą, na przykład w tym zakresie, i potrzebuje stricte oprogramowania? Czy w firmie IT, która dostarcza takie oprogramowanie, właśnie chce widzieć długofalową współpracę i partnera w biznesie? Mhm. Yy, I myślę sobie tak z, z punktu widzenia, jakby już tego wdrożenia czy jesteś w stanie powiedzieć, co klienci klienci firmy IT, czyli, czyli firmy e-commerce mogą uzyskać na, na takiej cyfryzacji? Bardzo wiele rzeczy, w zależności od tego, jaki cel sobie wyznaczą. Natomiast myślę, że jeżeli mówimy tutaj dzisiaj o podejściu tym paperless i cyfryzacji w przedsiębiorstwie, i rozmawiamy też o e-commerce, to myślę, że jest kilka takich rzeczy, które można wskazać jako główne korzyści. Poza oczywiście dbaniem o środowisko, tak ekologią, bo to już ustaliłyśmy, że to jest kwestia nadrzędna i jakby tym paperless powiedzmy stoi. Natomiast w e-commerce bardzo ważny jest czas, czyli szybkość dotarcia z informacją. Z promocjami, czyli z taką szczególną, ważną ofertą, którą chcemy sprzedać, ze zmianami na przykład w regulaminach, z kwestiami RODO, chociażby klienci tutaj, jako zmorę, taką że tak powiem, wskazują to, że. w Często, żeby wycofać jakąś zgodę, trzeba pisać na jakieś maile, one odbijają, gdzieś blokują, albo na jakieś strony wchodzić, albo wysyłać jakieś oświadczenia papierowo i tak dalej, więc jest to utrudniony proces. Natomiast czas na przykład udzielenia, bądź też wycofania, co ważniejsze z punktu widzenia klienta końcowego, takiej zgody, w przypadku e commerce jest bardzo krótki, bo logujemy się na to samo konto, na którym robiliśmy szereg tych innych procesów, o których wcześniej opowiadałam. I Klikamy checkboxa, tak? I albo tym kliknięciem wyrażamy zgodę, albo ją wycofujemy. Jest to bardzo prosta. Z racji tego, że dostęp do tego portalu mamy praktycznie zawsze, tak? Bo to jest 24 na 7 na 365, czyli zawsze wtedy, kiedy jesteśmy w stanie połączyć się przez internet. Więc ten czas, że tak powiem, gra tutaj na korzyść tego klienta no i oczywiście sprzedawcy. Dalej zakres procesów i działań, które możemy zrobić, tak? Poza tymi procesami, o których mówiłam, to są również transakcje. To są płatności, szczególnie płatności online, płatności BLIKiem, czy takie ulubione płatności konsumenckie, które możemy wykonać bardzo szybko też. Mamy tutaj dostęp też do podglądania statusów dostaw, czyli wiemy, jak, jaka jest realizacja na każdym etapie naszego zamówienia. Możemy wykonać reklamacje, zwroty, mamy dostęp do benefitów lojalnościowych, na przykład różnych nagród, które możemy sobie poprzeglądać i zamówić. Na przykład w FMCG bardzo ważna jest obsługa opakowań zwrotnych, którą tutaj też realizujemy i wiele innych rzeczy, tak więc sam zakres tego, co mamy dostępne w takim portalu, jest bardzo szeroki i to też bardzo ułatwia klientom, ponieważ oni nie muszą pamiętać, że w, w ramach tego procesu to muszę zadzwonić pod taki numer telefonu, a reklamację to muszę wysłać mailem, a zamówić to mogę właśnie przez sklep internetowy, a, a promocje to jeszcze przyślą mi gazetkę do domu, tak? Czyli muszę szukać w skrzynce tak fizycznie po, pocztowej, tak na dole w, gdzieś tam przy bramie czy w bloku. Um, także nie ma tego rozporządzenia, jest centralizacja tych wszystkich procesów i wszystkich informacji, które są związane z, można powiedzieć, tak ogólnie zakupami. A tych procesów, jak wiemy, w tych zakupach jest dużo. Kolejna rzecz to takie doświadczenia zakupowe czyli możemy powiedzieć, z zakresu User Experience. Indywidualizacja, przede wszystkim tak ważna dzisiaj, rekomendacje produktowe. To, że badamy zachowania klientów i takie zachowania, takie dane behawioralne zbieramy, czyli właśnie te dane wszystkie, tak? Dane, dane, można powiedzieć, jeszcze raz, dane na danych. Dzisiaj świat stoi, świat e-commerce również. I dalej wykorzystanie tych danych w zaspokojeniu, no już dzisiaj coraz bardziej wygrowanych, właśnie potrzeb klientów. Więc to też jest związane z tą ideą paperless, ponieważ nie używamy do tego papieru, bardzo szybko jesteśmy w stanie to wykonać, docieramy do tych klientów, nie wysyłamy klientowi ankiety do wypełnienia, żeby on nam odpowiedział, jak się zachowuje, albo nie dzwonimy, gdzie wiemy, że w takich ankietach też są pewne przekłamania, bo czasami klienci odpowiadali tak, jakby chcieli, żeby było, tak idealizując pewne rzeczy, a nie tak, jak naprawdę jest, a dane, gdzie widzimy, w co konkretnie klika, ile czasu spędza, na której stronie, w którym miejscu utknął, wyszedł, nie wykonał zakupu itd. To są stricte dane, które nam coś o tym kliencie mówią i nie ma już możliwości jakby koloryzowania tego, tak jak często się dzieje w ankietach, które sami klienci uzupełniają. No i kolejna bardzo ważna, myślę, rzecz to ekspansja sprzedażowa, ponieważ no, dla mnie e-commerce to jest taki świat bez granic, bo produkować, magazynować towar można lokalnie, jak najbardziej trzeba, tego się nie da uniknąć. Natomiast sprzedajemy globalnie, wychodzimy na nowe rynki, zdobywamy nowe rynki. Jeżeli działamy lokalnie w danym kraju, możemy wyjść na sprzedaż ogólnokrajową, bądź też wyjść na sprzedaż zagraniczną i zdobywać kolejne rynki. Więc i też bez użycia nadmiernego papieru robimy to bardzo szybko, jeżeli oprogramowanie jest przystosowane na przykład do wielowalutowości, wielojęzykowości, no i obsługi oczywiście VAT-u. Więc myślę, że to są takie najważniejsze chyba. Rzeczy, które można powiedzieć o e commerce w związku z tą ideą, czyli czas, właśnie zakres tych procesów w tym jednym miejscu w portalu, doświadczenia zakupowe klientów i wiedza, jaką my posiadamy z tego, że posiadamy te dane oraz jak to wykorzystujemy oraz ta ekspansja sprzedażowa. Mm -hmm. Teraz takie pytanie o ryzyko albo o odwagę. Cyfryzacja biznesu to jest trend i temu nie da się zaprzeczyć, że coraz więcej jest też narzędzi i coraz więcej się też mówi o cyfryzacji. No i bywa tak, że z jakimś rozwojem, rewolucjami wiąże się pewne ryzyko, i zastanawiam się nad tym, czy według Ciebie lepsze podejście jest takie, żeby za tym trendem cyfryzacji podążać tak trochę zapobiegliwie. Trochę podglądać inne firmy, tak sobie krok po kroczku za tym kroczyć, właśnie. Czy warto jakby podejść do tego spokojnie, brać sprawy w swoje ręce, po prostu zdecydować się na cyfryzację i, i po prostu rozwijać się? Rzeczywiście dzisiaj cyfryzacja jest, jest trendem i coraz bardziej widzimy też cyfryzację w kontekście paperless. Widać to też właśnie w e-commerce, o którym dzisiaj rozmawiamy, natomiast ja uważam, że lider jest zawsze jeden bądź jest ich kilku, ale jeden zazwyczaj dominuje. Natomiast reszta podąża za tym liderem w tempie odpowiadającym ich możliwościom, możliwościom ich biznesu, no i oczywiście możliwościom portfela, bo nie oszukujmy się, to też kosztuje. Natomiast jeżeli chodzi o tą ideę paperless w e-commerce, to, to, to dzisiaj jasno widać, kto jest liderem w tym trendzie, ale nie, myślę, że akurat nie to jest ważne, jakby kto jest liderem i w jakim zakresie Mm, tylko ważna jest skala tego zjawiska i w ogóle, żeby tą skalę osiągnąć. E, właśnie tak jak mówiłam jeszcze jakiś rok, może dwa lata temu, Nagminnie wyciągałam tonę tej folii tak, z przesyłek zamówień internetowych. Dziś już spotykamy się z tym bardzo rzadko. Raczej wypełnienia właśnie są te kartonowe, raczej są kartonowe pudła zamiast owijania czegoś w folię. Czasami nawet, jeżeli to jest mniejsza przesyłka, to do wiązania nie jest używana taśma, tylko sznurki jutowe, które też są biodegradowalne. Więc widzimy, że to się zmieniło. Jeżeli mowa o ryzyku Mówimy o trendach, mówimy też o ryzyku. Zawsze, zawsze, jeżeli coś jest nowego i dopiero wchodzi, to jest obarczone bardzo wysokim ryzykiem. Ja natomiast, jeżeli chodzi już o tą konkretnie ideę i o ten trend, zagrożenie i ryzyko widzę bardziej dla tych firm, które nie tyle będą liderami, co raczej będą udawały, że nie zauważają, że jakieś zmiany w tym zakresie dzieją się na ich oczach. A, bo one się już dzisiaj dzieją, one są już dzisiaj faktem, już dzisiaj nikt nie dyskutuje z tym, czy masz być paperless, tylko kiedy. Będziesz paperless, tak? Więc jeżeli firma podejdzie do tego w ten sposób, że jest to właśnie jakieś działanie marketingowo-wizerunkowe, tylko żebyśmy w przestrzeni tej marketingowej, nie wiem, social-mediowej opowiadali o tym, jak bardzo jesteśmy eko, a nie wprowadzi realnych zmian, uznając, że to jeszcze nie ten etap, no to ryzykiem, jakie podejmuje, jest to. Że przestanie być wyborem klientów, a ponieważ ten trend jest właśnie najmocniejszy wśród klientów końcowych, i to oni w pewien sposób narzucają też to, czego oczekują, a firmy. Z Starają się sprostać tym oczekiwaniom. Więc jeżeli tak się stanie, że, że firma będzie udawać, że, że nie widzi tego, co się dzieje realnie, to przestanie być wyborem klientów. Jeżeli tak się stanie, to może stracić udziały w rynku bądź w ogóle z niego zniknąć. Więc to, to jest takie chyba największe ryzyko dzisiaj, żeby sobie mówić, że ten temat nie istnieje albo że mnie jeszcze nie dotyczy. Będzie dotyczył, tak? Tylko e, tutaj mamy dwie ścieżki. Albo ten temat będzie mnie dotyczył w kontekście tego, że podejmę jakieś działanie i e, zmienię te procesy i pójdę w kierunku tej cyfryzacji. A do tego dołożymy to ładne, jak to ja nazywam, opakowanie, tak? Czyli, czyli tą całą ideę ekologii paperless. Natomiast skupiam się przede wszystkim na procesach i na cyfryzacji, albo w którymś momencie będę tak daleko z tyłu, że po prostu odczuję to w inny sposób, bo mogę wypaść z rynku, po prostu przestając być firmą, którą, która dobrze wygląda, tak wizerunkowo, z którą klienci chcieliby współpracować jako z marką. Mhm. No właśnie, a propos tej współpracy klienta i marki. I ty i ja mamy styczność taką bezpośrednią też ze sprzedażą online, i no nie da się ukryć, że jako konsumenci, no to kochamy e-commerce za natychmiastowość, elastyczność i personalizację. I zastanawiam się, czy cyfryzacja może te pożądane przez konsumentów cechy wspierać. Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Porównajmy sobie właśnie jeszcze raz, chociażby, są sprzedaż tradycyjną i internetową i te elementy, które wymieniłaś. Zacznijmy od natychmiastowości. Posłużmy się tutaj przykładem, jakimś case'em, żeby już tylko nie opowiadać o. O tym, że tak powiem, nie filozofować trochę. Załóżmy, że mamy sprzedającego i niech tym sprzedającym będzie dyskont. To jest coś, co każdy z nas zna, jest ich bardzo dużo i każdy z nas korzysta z dyskontów. I załóżmy, że taki dyskont uruchamia promocję. I teraz, jaki jest czas dotarcia z tą promocją do klientów właśnie w tym handlu tradycyjnym? Jakie są koszty na przykład reklam telewizyjnych, bądź też chociażby tych papierowych gazetek, które w tak dużej ilości są drukowane. A jakie z drugiej strony koszty poinformowania o promocji mamy w świecie cyfrowym, gdzie można na przykład klientowi wysłać informacje o promocji mailem, można wysłać sms-em, można jeżeli mamy aplikację sklepu wygenerować pusha na telefon, gazetki nie trzeba drukować, bo gazetka może być właśnie w postaci takiej interaktywnej, internetowej, a reklama, z którą docieramy do klienta, na przykład reklama w social mediach lub adwordsach jest zdecydowanie tańsza niż ta reklama w telewizji. I ktoś powie tutaj, ok, ale to jest tylko dla wybranej grupy klientów, takie porównanie się sprawdza, bo modelowym, powiedzmy, docelowym klientem dyskontów to jest klient, powiedzmy, 50, tak? który nie ma dostępu do, nie będzie miał żadnych puszy, nie będzie, nie ma, nie wiem, internetu w telefonie może nawet, bądź w ogóle nie potrafi się poruszać w internecie, i tak dalej. I tutaj muszę trochę zaskoczyć tych, którzy tak uważają. Bo dzisiaj to już nie jest prawda. Pokolenie, które rzeczywiście nie miało żadnej takiej wiedzy, umiejętności posługiwania się, nie wiem, internetem w telefonie, nie miało takich telefonów, które miałyby internet i tak dalej. Pokolenie to powoli odchodzi. To już jest znikoma część społeczeństwa, która tak funkcjonuje. Wchodzi natomiast młode pokolenie, które. Właściwie wychowało się w świecie cyfrowym, więc dla nich Czasami procesy, które widzą, nie wiem, jeszcze załóżmy na przykład w jakiejś rejestracji w przychodni czasami się zdarza, tak, czyli często w budżetówkach a są totalną abstrakcją i ci ludzie nie potrafią się odnaleźć w tym, że oni na przykład zamiast zarezerwować sobie wizytę online na konkretną godzinę, to na przykład muszą dzwonić, gdzie pani gdzieś mówi, że musi zapytać panią doktor, jak ona w przyszłym tygodniu jest. Z Wielkie zdziwienie, jak to nie ma grafiku, nie ma już tego uporządkowanego, ułożonego, to, to jak to, od czego to zależy, nie znamy do, zasad jakichś konkretnych, tak mm, i tak dalej, więc to jest abstrakcja dla tych ludzi. E, coraz częściej jest też tak, ja muszę powiedzieć nawet na swoim na przykładzie gdzie ja bardzo młodą osobą nie jestem, aczkolwiek jeszcze tak bardzo starą też, ale na przykład mamy moich znajomych, wysyłają mi jakieś powiedzmy gify w social mediach, bo one mają czas, śledzą gdzieś tam jakieś nowinki i tak dalej, gdzie ja na przykład nie mam na to czasu, chociaż wiem jak z tego korzystać, umiem, ale nie za bardzo mam na to czas, a osoby, które już są 60 plus są świetnie obeznane i przesiadują, mają czas na to, więc przesiadują na tiktokach Facebookach i tak dalej, i spokojnie można do tych osób dotrzeć z takimi reklamami, z tym przekazem, który jest, no de facto, tak jak powiedziałam, nawet chociażby bardziej skuteczny, szybszy, bo natychmiastowy i dodatkowo jeszcze tańszy. I druga rzecz, chociażby ta personalizacja, która jest tak na topie dzisiaj i, i tak bardzo ważna w tej komunikacji do konsumenta. Zastanówmy się, jaką możliwość personalizacji tej sprzedaży ma ten dyskont, o którym rozmawialiśmy w handlu tradycyjnym. W jaki sposób on może personalizować sprzedaż, kiedy do tego dyskontu wchodzi grupa ludzi, załóżmy 30 osób, każdy jest w innym wieku, e, ma inne potrzeby, jeden ma dzieci, drugi nie ma dzieci, e, każdy jest z innej, nie wiem, z innej bajki już tak powiedzmy, podsumowując. I teraz w jaki sposób w sklepie, na półce e, spersonalizować doświadczenie i e, rekomendacje? Dla tego klienta. Moim zdaniem, tylko poprzez badanie jego zakupów, czyli tego, co ma na paragonie, jeżeli posługuje się jakąś kartą powiedzmy, do systemu lojalnościowego, i możemy mu ewentualnie wystawić kupon rabatowy na jakąś grupę produktów, ale gdzie to zrobimy? W aplikacji najczęściej właśnie te skąty. Mają aplikacje, mają jakieś karty, tak? Gdzie dają konkretne promocje, konkretne kupony rabatowe, jeżeli klient z, robi zakupy na kasie i e, odbije się na przykład kartą bądź też e, jakby aplikacją, e, i wtedy zostaje rozpoznany i te zakupy zostają dołączone do jego historii zakupów. Na tej podstawie jest dla niego generowana jakaś promocja bądź kupon rabatowy. I zobaczmy, gdzie to się dzieje. To się dzieje w aplikacji, to się dzieje w świecie de facto. E, Tradycyjnie na miejscu fizycznie w dyskoncie, ale to konkretne działanie, czyli ta personalizacja i te jakieś rekomendacje, jakieś promocje dedykowane, właśnie spersonalizowane pod klienta, dzieją się w świecie cyfrowym, właśnie aplikacji. I tu dochodzimy właśnie do tego, że bez tego świata cyfrowego tak naprawdę nie ma personalizacji oferty. Mhm. Jak w takim razie się do tego świata cyfrowego zabrać? Jak wdrażać usprawnienia w biznesie e-commerce? Najpierw trzeba e-commerce uruchomić, bo niestety jeszcze nie każdy dzisiaj ma e-commerce. Często słyszy się od klientów w niektórych branżach, że na przykład ich asortyment nie nadaje się do sprzedaży internetowej. No, ja jestem innego zdania, zawsze, może czasami trochę przekornie, ale skoro, to takie moje ulubione powiedzenie, skoro jesteśmy w stanie poprzez internet sprzedawać towary od, począwszy od marchewki, a skończywszy na elementach, powiedzmy, budowy samolotów, to uważam, że e-commerce jest dla każdego, dla każdej branży i w każdej branży da się go uruchomić. Więc najpierw trzeba ten kanał w ogóle uruchomić. Trzeba zrozumieć, co nam on daje, żeby to nie było tylko tak, że no wprowadźmy sobie dodatkowy kanał sprzedaży, uruchomimy e-commerce, to będziemy sprzedawać więcej. To jest bardzo takie naiwne, powiedziałabym i powierzchowne myślenie i może sprowadzić na nas wiele problemów. Natomiast jeżeli zrozumiemy, co daje nam ten e-commerce, postawimy sobie cele, jakie chcemy osiągnąć dzięki tej sprzedaży internetowej. To już jesteśmy jeden krok, można powiedzieć, w kierunku tego, żeby właśnie takie usprawnienia w ogóle zacząć wprowadzać. A jeżeli chodzi o cele, możemy mieć różne, i one nas doprowadzą. Finalnie do tego miejsca, w którym chcemy być, tak? Do, te, do tych usprawnień i e, właśnie do tego paperlessu, czy do jakichś innych idei, które chce, będziemy chcieli wdrożyć. Ale te cele mogą być różne i może to być zwiększenie na przykład udziału w rynku, może to być zwiększenie udziału w sprzedaży kategorii produktowej jakiejś, bądź też ekspansja sprzedażowa na pozyskanie nowego rynku, na przykład ogólnokrajowy, nielokalny, sprzedaż zagraniczna, czy też poszerzenie grona klientów, m, na przykład o konsumentów. Jeżeli do tej pory sprzedawaliśmy tylko. E, Partnerom biznesowym, tak, czyli w modelu B2B, to może być zmniejszenie zaangażowania przedstawicieli handlowych w obsługę jakichś niskotargetowych posłów na rzecz liderów, czy też usprawnienie i, i po prostu automatyzacja procesów w firmie i zmniejszenie w związku z tym kosztów. Więc te cele mogą być różne, ale ważne, żebyśmy te cele mieli zdefiniowane i żebyśmy wiedzieli, po co konkretnie jest nam ten e-commerce. Następnie drugim bardzo ważnym krokiem jest to, żeby zrozumieć, jakiego klienta będziemy obsługiwać w naszym e-commerce i poznać tego klienta, poznać, poznać jego oczekiwania, jego zachowania, przyzwyczajenia w funkcjonowaniu w świecie cyfrowym. Jeżeli chodzi o e-commerce, jest bardzo dużo opracowań, jest bardzo dużo badań rynku, bardzo dużo opracowań raportów rynkowych o tendencjach w e-commerce, o tym, jak się zmienia klient w e-commerce, jak się zmienia klient. B2B w e-commerce idąc w kierunku właśnie zachowań konsumenckich, i tak dalej. Tych materiałów jest bardzo dużo, więc nawet z, nawet z darmowych materiałów można czerpać na ten temat wiedzę. Oczywiście warto zatrudnić w tym celu też specjalistów, którzy będą takie badania mogli dla nas przeprowadzić i, i takie działania zaplanować. Jeżeli mamy już te dwie najważniejsze rzeczy, czyli wiemy po co nam jest ten e-commerce, wiemy jakich klientów będziemy obsługiwać i wystartowaliśmy z tym e-commercem, to dopiero wtedy możemy zabrać się za te usprawnienia, czyli na przykład rekomendacje produktowe, personalizacje, to żeby z indywidualów, Zindywidualizować ścieżkę zakupową i doświadczenia zakupowe klientów, gdzie to jest numer jeden, tak samo jak Cały czas dla mnie numerem jeden jest to, żeby być mobile, tak, czyli żeby można było sprzedawać i mobilnie i te interfejsy, tak, już mówiąc, ten wygląd tego sklepu, i tak dalej, były dostosowane do urządzeń mobilnych. I dopiero do tego wszystkiego możemy dodać jakieś dodatkowe działania, takie PR-owe, wizerunkowe, można powiedzieć, które będą jakby wynikiem. Pochodną tego, co zrobiliśmy do tej pory na tych poprzednich etapach, tak? czyli ten cały proces cyfryzacji, przeprowadziliśmy, mając na uwadze tak wiele tych różnych względów, o których powiedziałam. Dopiero wtedy zaczynamy dodawać do tego kolejne elementy, budować wizerunek, budować PR i, co ważne dla mnie, też trzeba dbać o szczerość intencji oszczerość tego, jakie są nasze intencje w tym, co robimy, ponieważ klient zawsze to wyczuje. Klient zawsze będzie wiedział, czy to jest tylko taka marketingowa przykrywka, że tak powiem, żeby wypromować firmę, czy za tym, za tą treścią marketingową stoi realna wartość i korzyść dla, dla niego, dla tej firmy, dla na przykład środowiska. Mhm, czyli krótko mówiąc, trzeba wiedzieć czego się chce, wobec jakich klientów i znaleźć na to sposób i ewentualnie jeszcze już na końcu zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia. I cały czas się rozwijać. To jest ważne, żeby nie stanąć w miejscu, cały czas podążać za trendami i cały czas się rozwijać. To, że wdrożyliśmy ten e-commerce, to nie oznacza, że już osiągnęliśmy sukces. To się dopiero nasza praca zaczęła nad tym, żeby osiągnąć sukces. No tak, zawsze można w biznesie, tak jak zresztą we wszystkim, coś jeszcze usprawnić czy ulepszyć. I w zasadzie tego możemy życzyć wszystkim naszym słuchaczom. Zdecydowanie tak. Dziękuję Ci, Basiu, serdecznie za rozmowę. Jak zwykle, podczas rozmowy z Tobą można się dowiedzieć czegoś naprawdę interesującego. Cieszę się. Miło mi to słyszeć. Myślę, że jeszcze się usłyszymy. W, w temacie e-commerce, bo to naprawdę można, można opowiadać pewnie w nieskończoność. Pewnie tak, gdybyśmy tak chciały, to pewnie tematów tam się znajdzie. Dzięki Ci bardzo. Wysłuchaliście czwartego odcinka dobrego podcastu o biznesie z Aseco Business Solutions na temat e-commerce bez papieru. Dzięki, że byliście z nami. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnych rozmowach, oczywiście o biznesie.